Cześć, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy warto kupić ser mini mozzarella pilos. To jest taki, można powiedzieć, ser we włoskim stylu, który doskonale sprawdza się zarówno w przypadku jakichś tam koreczków, jak sami widzicie tutaj na opakowaniu, jak i również doskonale sprawdzi się na przykład na kanapkach. Ja mega lubię sobie łączyć właśnie ser mozzarella na przykład z pomidorem na kanapce, wtedy mega naprawdę dobrze to wszystko smakuje. Natomiast wiadomo też, że taki ser ma dość spore zastosowanie, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju dania w kuchni. Jeżeli chodzi o składniki i wartość odżywczą tego produktu, no to może zaczniemy sobie od wartości odżywczej. Tutaj jest ona oczywiście podana na 100 gram. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, 245 kalorii na 100 gram, tłuszczu 18,5 grama, węglowodanów 1,5 grama, zatem dość mało węglowodanów w takim produkcie, co na pewno cieszy. Białka sporo, 18 gram, no i soli 0,4 grama. Jeżeli chodzi o kwestie składników, tutaj jak sami widzicie, mamy mleko pasteryzowane, sól, kwas, kwas cytrynowy, podpuszka mikrobiologiczna, a zatem składników generalnie dość mało, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, co na pewno cieszy. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj trzeba wiedzieć, że jest to ser podpuszkowy, niedojrzewający, w postaci małych kulek w zalewie. Zaraz sobie oczywiście rozpakujemy ten produkt, natomiast zanim o tym, to jeszcze warto wspomnieć o masie netto 245 gram, natomiast po odsączeniu 125 gram, bo zwyczajnie taki produkt zawsze warto odsączyć, zaraz sobie to zresztą pokażemy. Jeżeli chodzi o cenę takiego produktu, no to w sklepie kilka złotych zapłacicie za taki ser. No i to, co jeszcze warto wiedzieć, że jest to produkt odpowiedni dla wegetarian. A zatem teraz może sobie otworzymy ten produkt, zobaczymy, jak wygląda w środku, no i przede wszystkim sprawdzimy też, jak taki ser smakuje. A zatem otwieramy sobie ten ser i jak sami widzicie, tak on mniej więcej prezentuje się w środku. Natomiast go zawsze warto oczywiście odsączyć. Ja zawsze przeważnie robię tak, że lekko uchylam to opakowanie i przelewam wtedy i odsączam ten ser, natomiast teraz spróbujemy to zrobić. Ja tutaj specjalnie przyniosłem ze sobą szklankę, żeby móc sobie ten ser odsączyć. A zatem odsączamy sobie ten ser. Może trochę mi się tutaj niestety wylać, mam nadzieję, że się nie wyleje. No i pokażę wam, jak to wszystko wygląda po odsączeniu. Dobra, a zatem udało mi się odsączyć właśnie ten ser. Jak sami widzicie, po odsączeniu wygląda on mniej więcej w taki sposób. Bardzo fajnie te kuleczki wyglądają. Jak sami widzicie, bardzo apetycznie to się prezentuje, a zatem jeżeli lubicie ser mozzarella, no to myślę, że pod względem wyglądu i estetyki tutaj bardzo fajnie się to wszystko zapowiada. Jeżeli chodzi o zapach, no to taki bym powiedział lekko neutralny zapach tutaj, za dużo, że tak powiem, ja nie czuję. Jeżeli chodzi natomiast o smak, no to sprawdzimy sobie, jak to wszystko smakuje. No i teraz wam powiem mega szczerze, że ten ser jest naprawdę mega smaczny. Jeżeli lubicie próbować różnych serów, a nie próbowaliście seru mozzarella pilos, no to myślę, że warto to zrobić, bo generalnie ja ten ser od czasu do czasu jadam sobie na śniadanie. No i powiem uczciwie, to jest jeden z moich najbardziej ulubionych serów. Ja mega na przykład lubię właśnie ser mozzarella, a te kulki naprawdę fajnie smakują. Czuć tutaj taki włoski styl, co zresztą też jest właśnie napisane na opakowaniu. A zatem myślę, że z czystym sumieniem mogę wam polecić ten produkt. Ja oceniam smak na 10 na 10. Mi on naprawdę mega smakuje. No
No i zalecam Wam spróbować sobie właśnie takiego sera u siebie w kuchni. Warto, myślę, zakupić taki produkt w sklepie spożywczym, no i zobaczyć, jak on smakuje, tym bardziej, że nie jest on jakoś drogi, tak? Raczej bym powiedział, że dość tani, a w smaku naprawdę wszystko to wynagradza, dlatego ja tutaj jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny produkt. Natomiast jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak taka kulka wygląda po przepołowieniu, a zatem przepołowiłem sobie kulkę. Jak sobie widzicie, tutaj wygląda ona rzeczywiście równie apetycznie jak zewnątrz, a zatem nie ma tutaj jakichś zastrzeżeń, jeżeli chodzi właśnie o wygląd i prezencję tego produktu. Myślę, że on fajnie ten ser się prezentuje na talerzu, fajnie gdzieś tam w sałatkach, fajnie na kanapkach, a zatem dość szerokie zastosowanie takiego produktu jak najbardziej znajdziecie. A zatem już bez przedłużania, tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten ser mini mozzarella pilos. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie właśnie na temat tego produktu. A tymczasem to było wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.